pamiętam w tym meczu z Węgrami. On miał piłkę, stracił, podał przeciwnikowi do nogi. Z jego winy padła ta pierwsza bramka, wyraźnie. Ale powiedziałem, że jeszcze mamy, nie jesteśmy gorszym przeciwnikiem. Jesteśmy równorzędnym przeciwnikiem, że jeszcze następne 45 minut musimy złapać kontaktową bramkę. Tą kontaktową bramkę zaraz na początku drugiej połowy strzela Dejna, wyrównuje na 1-1. I za chwilę strzela drugą bramkę. Prowadzimy 2-1. I już ten wynik, jak to się mówi po piłkarsku, dowieźliśmy do końca. Po raz pierwszy drużyna zdobyła złoty medal olimpijski w 1972 roku w Monachium. Obywatel Chorąży Kazimierz Dejna. Wyrażam Wam podziękowanie za godne reprezentowanie sportu polskiego podczas 20. Igrzysk Olimpijskich w Monachium oraz składam gratulacje z okazji zdobycia złotego medalu w dziedzinie piłki nożnej. Równocześnie życzę powodzenia w służbie wojskowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Minister Obrony Narodowej, generał broni Wojciech Jaruzelski. Chcielibyśmy wręczyć towarzyszowi pierwszemu sekretarzowi i towarzyszowi premierowi proporczyki okolicznościowe z wszystkich meczy. Oczywiście już wyniki są wpisane właśnie na tych proporczykach. Chciałbym naprawdę z całego serca podziękować Wam za to, za ten wspaniały prezent, jaki zgotowaliście naszej socjalistycznej ojczyźnie. Ja chciałbym Dejnie, a poprzez niego Wam wszystkim podziękować, towarzysze, za skromność. Ja myślę, że za tą skromność towarzyszu Dejna, pozostali drodzy towarzysze i przyjaciele, należy Wam się nie tylko pochwała, ale serdeczne podziękowanie. Ta skromność, nasza polska skromność, a równocześnie duma z tego, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ona powinna Was cechować zawsze, wszędzie, gdziekolwiek będziecie, czy na polskich boiskach, czy w szczególności wtedy, kiedy będziecie na boiskach zagranicznych.